Państwu. Dzień dobry. Mam nadzieję, że pięknie upłynął Państwu dzisiejszy dzień, mimo wyjątkowo zmiennej, jak się okazuje, pogody. Ja miałam przyjemność gościć dziś na Podlasiu, jadąc w tamtym kierunku. Deszcz padał nieprawdopodobny, aż bałam się, że będę musiała się zatrzymać na moment, ale na szczęście był to opad przelotny. Udało mi się szczęśliwie dojechać i szczęśliwie do Państwa wrócić. Serdecznie oczywiście pozdrawiam osoby prowadzące przedszkola w Wasilkowie. Rzeczywiście zasadniczo sporo czasu spędzam w drodze. W tym tygodniu będę gościła również na Podkarpaciu. Kilka dni temu zapytaliśmy Państwa, jakie tematy chcielibyście Państwa, bym poruszyła na naszych spotkaniach. Bardzo dziękujemy, bo otrzymaliśmy kilka ciekawych propozycji i na bieżąco oczywiście będę odpowiadała na postawione tam przez Państwa pytania, czy będę rozstrzygała, czy wskazywała rozstrzygnięcie stawianych przez Państwa zagadnień. Naturalnie, oczywiście nadal możecie Państwo umieszczać sugestie tematów, które chcielibyście, żebym poruszyła na kolejnych spotkaniach. Będzie mi oczywiście bardzo miło, ponieważ to będą tematy, które Państwa bezpośrednio interesują, a nie są tak subiektywnie wybierane przeze mnie. Na dziś wybrałam dwa zagadnienia. Po pierwsze, nieobecność dziecka powyżej miesiąca, a zwrot dotacji. I drugie zagadnienie, w jaki sposób zwracać się do gminy, aby udzieliła informacji, czy dany wydatek, który zamierzacie Państwo ponieść, jest zgodny z przeznaczeniem, bo jak tutaj pani wskazywała, pan z oświaty, że on nie ma prawa nam takich informacji udzielać, a chyba jednak powinna być chęć współpracy. Naturalnie chęć współpracy jest wartością cenną, wyjątkowo. To jak to jest z tą nieobecnością dziecka powyżej miesiąca i jak to się ma przede wszystkim do prawa do dotacji? Naturalnie. Jeśli dziecko jest uczniem przedszkola czy szkoły, to przedszkole, nawet w trakcie jego krótkotrwałej nieobecności, ma prawo do dotacji. Dziecko może przecież zachorować na tydzień, dwa, trzy, nawet miesiąc, czy wyjechać na wakacje na miesiąc, czy nawet na dwa. I zawsze takie stanowisko Państwu prezentuje. Takie zresztą stanowisko wynika również z orzecznictwa sądów administracyjnych. Przy czym przypominam warunek. Dziecko jest uczniem przedszkola. Nie zostało skreślone z listy uczniów. Tak się również składa, że niedawno wystąpiliśmy do Ministerstwa Edukacji i Nauki z wnioskiem o interpretację, o opinię podobnego, przedstawioną w zakresie takiego bardzo podobnego zagadnienia, dokładnie tożsamego. I otrzymaliśmy z Ministerstwa Edukacji i Nauki opinię, z której wynika między innymi, że artykuł 34 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, no oczywiście ten, na który zawsze się tutaj też powołujemy i wskazujemy Państwu jako tą istotną podstawę. Otóż przepis ten rozstrzyga o sposobie dotowania, powołując i wiążąc właściwą dynamikę przekazywania dotacji z koncepcją roku budżetowego, czyli mamy 12 rat. Zaś poprawność wydatkowania z wzorcem opisanym w artykule 35 tej ustawy, to jest z enumeratywnie wymienionym katalogiem wydatków, na który no oczywiście nie ma wpływu, jak wskazuje MEN, obecność lub nieobecność dziecka. Chodzi tu przecież o stałe, bieżące koszty, które niezależnie od obecności dziecka ponosi przecież przedszkole czy szkoła. Zatem uznać należy. Pozwolimy przejechać straży. Zatem uznać należy, i dalej, jak dalej wskazuje zresztą Ministerstwo Edukacji w swojej opinii, że ewentualne kierowanie się obecnością poszczególnych dzieci na zajęciach, będących uczniami przedszkola, nie może być przesłanką uzasadniającą zróżnicowanie sposobu naliczania i rozliczania wysokości należnej dotacji. MEN dodaje, co istotne, że na tle zasady ustrojowej wyrażonej w artykule 7 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, wykonalność takiej koncepcji, czyli koncepcji wskazującej, że kierowanie się obecnością dzieci na zajęciach mogłoby mieć wpływ na niewypłacenie państwu dotacji,
No, musiałaby mieć wyraźne i niezbite oparcie w ustawie, a tego nie ma. Takiego oparcia w ustawie nie ma dla koncepcji uzależniającej prawo do dotacji od obecności dziecka na zajęciach. Cytowaną opinię MEN-u umieścimy na stronie internetowej lexedu.pl, abyście Państwo mogli z niej korzystać i tam też będziecie Państwo mieli tę ową opinię dostępną. Korzystajcie zatem Państwo, przedstawiając ją choćby swoim organom dotującym w sytuacji, w której organ ten będzie chciał właśnie przeciwnie do treści stanowiska MEN-u i przeciwnie do treści przepisów prawa uzależniać prawo do dotacji od obecności dziecka na zajęciach. Pamiętajcie przy tym, co jest bardzo ważne i to wynika z treści opinii Ministerstwa Edukacji i Nauki, to naturalnie tym ważnym elementem jest status ucznia jako ucznia przedszkola, czyli to musi być uczeń państwa przedszkola. Czyli to musi być taka osoba, takie dziecko, które mogłoby legitymować się legitymacją przedszkolną, do której wydawania zresztą państwa od jakiegoś czasu zachęcamy. Podobnie jak zachęcamy państwa do przyjmowania od rodziców, albo może nawet wymagania od rodziców, usprawiedliwiania nieobecności dzieci na zajęciach, to też jakby statuuje czy potwierdza status tego ucznia jako ucznia państwa przedszkola. Dobrze. Czyli to Państwo jesteście zobowiązani do wykazania, że dany uczeń, choć czasowo nieobecny, na przykład z powodu właśnie choroby czy też wyjazdu wakacyjnego, jest uczniem Państwa placówki. Tak? Więc jakby tego typu usprawiedliwienia czy tego typu wydawanie legitymacji jest dodatkowym argumentem za tąże okolicznością. Tak? Kwestie, o których, czyli statusu ucznia, prawda, obecności i tak dalej, będziemy również poruszali jutro w trakcie szkolenia z mecenasem Łuczakiem, które można by powiedzieć w nieco inny sposób niż dotychczas będzie Państwu wskazywało, jak możecie się zachować, jakie macie prawa, jakie macie obowiązki w trakcie kontroli. Do tego szkolenia ono będzie nieco inne niż zwyczajowe, bo przygotowaliśmy Państwu wzory dokumentów, takie, żebyście Państwo sobie pobrali te dokumenty i mogli z nich śmiało korzystać, żebyście na podstawie tychże dokumentów prezentowali stanowiska i wskazywali organowi pewnego rodzaju nieprawidłowości, które powszechnie się zdarzają, na tyle powszechnie, że możemy przygotować dla Państwa zestawienie takich dokumentów, które możecie Państwo dostosować do swojej sytuacji i organowi wysłać, tak? Przecież organy postępują nieprawidłowo od zawiadomienia o kontroli poczynając. Pamiętamy, że organ musi Państwa poinformować o kontroli na 14 dni przed jej rozpoczęciem i tutaj takie pismo też Państwu przygotujemy, poprzez różne inne pisma, które składacie Państwo w toku kontroli, w tym te związane na przykład z niezasadnością żądania od Państwa przygotowania zestawień, tabel, czy innymi słowy, oczekiwanie od Państwa, że za osobę kontrolującą wykonywać będziecie jej pracę, czego oczywiście organ oczekiwać od Państwa nie może. Ale też takie właśnie dokumenty, z których będzie wynikało, że niezasadne jest żądanie na przykład przedstawienia wszystkich umów z rodzicami, tak, no bo jest ochrona danych osobowych, no i te odnoszące się wreszcie do obecności dziecka na zajęciach w zakresie jego statusu jako ucznia, tak? Podobnie jak i opinię MEN-u, którą dzisiaj z Państwem, na podstawie której odpowiadałam na Pani pytanie, tak też informacje o szkoleniu znajdziecie Państwo oczywiście na stronie internetowej lexedu.pl, tam też link do zapisów.